Przez tyle lat działał Pan w polityce. Dlaczego już tam Pana nie ma? Zniechęciłem się do czynnego udziału w polityce po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a wcześniej jeszcze, kiedy się przekonałem, że scena polityczna jest właściwie reżyserowana przez tajne służby w Polsce i że właściwie chyba nie można być skutecznym politykiem, nie będąc niczyim agentem. No i ponieważ nie jestem niczyim agentem, no to zacząłem w związku, że mój udział czynny w polityce nie ma sensu, że więcej pożytecznej pracy mogę wykonać jako publicysta, tym bardziej, że członkostwo partii jakiejkolwiek krępowałoby mnie jako publicystę. Musiałbym się kierować lojalnością wobec partii, a tak to nie muszę. Nie będąc członkiem żadnej partii, nie uczestnicząc w żadnym politycznym ruchu, nie muszę się kierować jakimiś takimi względami, mogę mówić czy pisać to, co naprawdę myślę. I tyle. I to jestem zadowolony właściwie z tego. A co musiałoby się stać, żeby wrócił Pan do polityki, o ile to w ogóle jest możliwe? Wie Pan, nie mam specjalnej ochoty. Tak właściwie w sytuacji, jakiej się Polska znajduje obecnie, kiedy traci polityczną suwerenność, kiedy właściwie nawet nie możemy decydować samodzielnie o tym, czy tytoń ma być w Polsce uprawiany, czy nie, no to udział w polityce rozwiązałby mi problemy socjalne własne. To jest jakiś powód. Natomiast no, dopóki czytelnicy są hojni dla mnie, to jakoś sobie te problemy socjalne rozwiązuję i nie muszę doić Rzeczypospolitej. Widać wyraźnie, zresztą to nie tylko moja opinia jest, bo rozmawiałem w swoim czasie z kilkoma posłami i oni mi powiedzieli, że około 90% prawa, jakie w Polsce jest ustanawiane przez Sejm, to są dyrektywy Komisji Europejskiej. No to w takim razie rozumiem, że posłowie markują działalność prawodawczą, stąd też życie polityczne w Polsce jest właściwie namiastką tego życia politycznego, bo media zresztą w tym uczestniczą, koncentrując się na tym, co powiedziała pani Grodzka, co jej odpowiedział pan Niesiołowski, czy tam odwrotnie. No i to, ale to nie jest żadna polityka. To jest takie przekomarzanie się, bo nasi umiłowani przywódcy uprawianie prawdziwej polityki już mają zakazane. No też no muszą coś robić, więc markują, udają, że politykują. Jest Pan aktywnym komentatorem polskiej sceny politycznej już od bardzo wielu lat. Czy z biegiem czasu, patrząc na to, co się dzieje, utwierdza się Pan w swoich poglądach? Tak. Ja zresztą, wie Pan, kiedyś no, miałem mniej doświadczenia i politycznego, i życiowego. I na przykład na początku lat 90. to wydawało mi się, że z tą integracją europejską na przykład wszystko to naprawdę. I dopiero kiedy w połowie lat 90., chyba w 95 roku, wziąłem udział w takiej konferencji w Lublinie, Polityka Integracyjna Polsko-Niemiecka, w której brali udział niemieccy prelegenci, tacy starsi panowie dwaj, pan Karp, taki on urodzony w Kwidzyniu, taki doktor Karp, Prusak, no i drugi, nazwiska jego nie pamiętam, wygłosili referaty otwartym tekstem. Ja dopiero zrozumiałem, o co tu naprawdę chodzi, bo oni uważali, że są we własnym gronie i się wcale nie krępowali. I z taką niemiecką pedanterią, z taką niemiecką systematycznością nakreślili, co kto ma robić, jakie środowiska, a co duchowieństwo, a co harcerze, a co tam chłopi, a co inteligencja. Ja zrozumiałem, że nasz kraj jest obiektem, jest przedmiotem pewnego planu niemieckiego. I potem zacząłem się tym interesować. No i tak doszedłem do wniosku, że Niemcy są państwem poważnym i że zrealizują projekty, które wydawały się już dawno zarzucone, na przykład projekt Mitteleuropa z 1915 roku. A okazuje się, że nie, że to jest, tylko się metody zmieniają, ale cel się nie zmienia.
Był pan autorem projektu polskiej konstytucji, w którym zawarty był m.in. zakaz uchwalania budżetu z deficytem. Jak to się stało, że ten projekt nie przeszedł? Jak wyglądałoby państwo, gdyby jednak udało się go wprowadzić? Żeby projekt konstytucji w ogóle stał się przedmiotem obrad Sejmu, to musiał uzyskać poparcie co najmniej 50 posłów. Ja z tym projektem swoim do posłów się zwracałem z prośbą o poparcie, no ale nie uzyskałem tych 50 podpisów. Głównie dlatego, że posłowie doczytywali ten projekt do artykułu 12 i potem mi go zwracali, że nie. Tamten artykuł 12 mówił, że Sejm się składa ze 120 posłów. Więc to zrozumiała ta przyczyna była. Ja nawet się specjalnie nie dziwiłem, ale no, to była główna przyczyna, bo dalej rzadko który doczytywał dalej. Myślę, że gdyby ten projekt, a w każdym razie idee zawarte w tym projekcie, znalazły się w Konstytucji, mówię o trzech takich pomysłach przede wszystkim. Pierwszy pomysł to jest właśnie ten zakaz uchwalania budżetu z deficytem. Zresztą nie był mój pomysł, tylko kiedy w Sejmie w 1992 roku była taka debata nad zasadami przyszłej konstytucji, to z takim pomysłem wystąpił Janusz Korwin-Mikke, on wtedy był posłem, żeby zakazać uchwalania budżetu z deficytem i żeby karać jako kradzież z uchwałą każdą próbę obejścia tego zakazu. No, Sejm mało nie pękł ze śmiechu, nic takiego nie ma, no ale dzisiaj w rezultacie tego zaniechania mamy dług publiczny powyżej 1 000 000 000 zł i nikt już nie wie, co z tym zrobić, bo to jest naprawdę problem nierozwiązywalny w tej chwili. A można tego było uniknąć w stosunkowo prosty sposób, właśnie taki. Drugim takim elementem, który myślę, że byłby pożyteczny i nadal jest aktualny, bo nadal można to zrobić, to jest wprowadzenie systemu prezydenckiego. To można by było powiązać z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, znaczy dokonać zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu z proporcjonalnej na większościową. I żeby uniknąć ryzyka takiej mozaikowatości Sejmu i związanej z tym trudności stworzenia podstawy politycznej stabilnej dla rządu, to żeby zmienić zasady prawa wyborczego, to tak czy owak trzeba było zmienić konstytucję. Więc przy okazji można by zmienić system polityczny z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki. Miałoby to taką zaletę, że niezależnie od pornografii parlamentarnej państwo miałoby stabilną władzę wykonawczą na 5 lat, bo prezydent i tak jest wybierany przed tym głosowaniem, więc tu by nie było żadnej rewolucji. I wreszcie trzecia sprawa, to wydaje mi się, że byłoby celowe wprowadzenie takiego zapisu, który by wprowadzał symetrię między prawem stanowionym przez państwo, a prawem stanowionym przez obywateli. Bo jeśli obywatele zawierają umowę, to oni ustanawiają prawo między sobą. Z tym, że to prawo umowne jest traktowane przez ustawodawstwo aktualne jako prawo niższej rangi. Co wyraża artykuł 58 kodeksu cywilnego, mówiący, że jeśli czynność prawna, czyli umowa, jest sprzeczna z ustawą albo ma na celu obejście ustawy, to powoduje to nieważność tej umowy i w miejsce postanowień uchylonych wchodzą przepisy ustawowe. Otóż w moim projekcie był taki przepis, który mówił, że nikt nie może wbrew stronom podważyć umowy ani zmienić jej treści, chyba że stanowi ona czyn zabroniony pod groźbą kary, wynika z takiego czynu albo ma go na celu. Było to konsekwentne przeprowadzenie i to normą konstytucyjną zasady, że dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane. A zakazane może być tylko przestępstwo. To, co nie jest czynem zabronionym pod groźbą kary, to jest dozwolone. Zatem nie mogą być umowy sprzeczne z jakąś regulacją ustawową, jeśli nie jest to ustawodawstwo, ustawa karna, to nie mogą być obciążone sankcją nieważności. I to by wprowadzało gwarancję dla
wolności gospodarczej w Polsce. Myślę, że to by taki zapis konstytucyjny, zresztą jeszcze drugi był taki, i to też czwarty taki element, że ustanawianie monopolii jest zakazane. To by, te dwa przepisy by stanowiły gwarancję wolności gospodarczej, dlatego że przy takim zapisie, że ustanawianie monopolii jest zakazane, niemożliwe byłyby koncesje, licencje i tak dalej. To te wszystkie narzędzia reglamentacji gospodarki, które zresztą mają charakter korupcyjny, powiedzmy sobie szczerze. Był Pan również autorem projektu nowelizacji kodeksu karnego przewidującej przywrócenie kary śmierci. A jak to jest teraz? Możemy w końcu tą karę śmierci wprowadzić, czy Unia nam zabrania? To znaczy, to nie Unia właściwie jest, tylko Rada Europy. Rada Europy. W Europie jest mnóstwo instytucji takich, które nie są tymi samymi instytucjami, tylko funkcjonującymi obok siebie. I w przypadku kary śmierci to jest Rada Europy. Dlatego, że to nie tylko te kraje karę śmierci zniosły, które do Unii Europejskiej należą, ale również te, które nie należą. I to właśnie wynika stąd. I trzeba by było wystąpić z tej organizacji. Polska chyba nie ma najmniejszego zamiaru wystąpienia z tej organizacji. No, ja ubolewam nad tym, że psuje się prawo w rezultacie, bo nawet takie pomysły były, żeby zakazać stosowania kary śmierci nawet w czasie wojny. Nie bardzo sobie wyobrażam wojnę w tej sytuacji, bo jeśli w czasie wojny był zakaz kary śmierci, no to właściwie żołnierzom nie wolno było otwierać ognia. Dlatego, że warto zrozumieć, na czym polegają skutki prawne zakazu kary śmierci. Otóż, jeśli jest taki zakaz w kodeksie, nie ma takiej kary, prawo nie przewiduje takiej kary, to oznacza, że żadnemu organowi państwowemu nie wolno wydać zarządzenia o pozbawieniu życia jakiegokolwiek człowieka z jakiejkolwiek przyczyny. No a w czasie wojny przecież wojsko jako agenda państwowa po to jest utrzymywane, żeby zabijać innych ludzi na rozkaz władz państwowych, więc to niekonsekwencja potężna jest. Warto zwrócić uwagę, warto postawić pytanie, czy żołnierze mają zabijać wrogów w czasie wojny, prawda? Czy wojna jest stanem chaosu prawnego, czy nie? Otóż nie jest. Regulaminy walki, na przykład regulamin walki Wojska Polskiego jest częścią systemu prawnego. I tam są takie zapisy, że jeżeli żołnierz w obliczu wroga, to znaczy w sytuacji bitewnej, odmawia walki, znaczy odmawia zabijania nieprzyjaciół, to może zostać ukarany śmiercią natychmiast przez swojego dowódcę. No więc w pewnych okolicznościach nie tylko wolno, ale nawet należy zabijać wrogów, prawda? Natomiast jak taki wróg rzuci broń, podda się, a my tę kapitulację przyjmiemy, to zabicie takiego jeńca wojennego jest ciężką zbrodnią wojenną. Czyli w pewnych okolicznościach nie wolno zabijać wrogów, prawda? Więc też wojna nie jest stanem całkowitego chaosu prawnego. Są tam bardzo proste, surowe reguły, ale są. W związku z tym można zadać pytanie, co robią żołnierze, tak od strony prawnej, zabijając wrogów w czasie wojny. Otóż wykonują na nich karę śmierci w trybie natychmiastowym, takim uproszczonym, dlatego że ci nieprzyjaciele, działając wspólnie i w porozumieniu, dopuszczają się czynów, na przykład gwałtownych zamachów na życie obywateli, chcą pozbawić państwo przemocą niepodległości, czy przemocą oderwać część terytorium. I jeżeli takie czyny są zagrożone karą śmierci, no to wszystko w porządku, bo żołnierze wykonują karę śmierci, bo taka kara za takie czyny jest w polskim prawie przewidziana. Jeśli natomiast kary śmierci nie ma, no to właściwie mogliby tylko tych nieprzyjaciół łapać.
zabijać. Znaczy, to nie tylko zresztą taki problem występuje wskutek wyeliminowania kary śmierci z arsenału kar kodeksowych, ale na przykład